Poniszczone wszystko. French? Juice. Hello wszystkim, witam was w nowym vlogu z numerkiem 18. Mamy dzisiaj 18 lipca i słuchajcie, próbuję ten vlog nagrać trzeci raz. Nie wiem, co się dzieje. Coś mi się dzieje z... chyba z kartą, albo nie wiem co, bo jak mi się rozładował aparat, to mi się nie zapisało to, co powiedziałam na karcie. Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale finger crossed, że teraz się wszystko nagra i będzie wszystko pięknie, ładnie. I słuchajcie, mamy właśnie 18. Wczoraj nie nagrywałam. W ogóle teraz wam renderuję vloga z 16 lipca. Zostało 28 minut jeszcze, także go wstawię. I siedzę sobie tu z moim pikaczem kochanym. Dobra, i co wam chciałam powiedzieć, to pomyślałam, że bo mam troszeczkę z tego koncertu wczorajszego filmików i pomyślałam, że po prostu wam opowiem ten dzień i połączę 17-18 właśnie jutro, jak wtedy się będzie wszystko zgadzać. Także wczoraj, zaczynając od początku, wczoraj wstałam o 5 rano. Pojechałam, słuchajcie, do Katowic, najpierw mnie tak zawiózł do miasta, pojechałam do Katowic i o 8 albo koło 9, nie, koło 9 godziny wyjechałyśmy z Katowic z panią od emisji Głos, z panią Anią, jeszcze z Edytką, na próbę właśnie do Żywca, do amfiteatru w Żywcu. I oczywiście wszystko się opóźniło, przyjechała później orkiestra, zanim się ludzie pozbierali, wszystko się opóźniło. Próba, słuchajcie, trwała 5 godzin, dlatego że jeszcze były problemy z akustyką, nie mogli ustawić właśnie mikrofonu. Myśmy nie słyszeli solistów, orkiestry, było masakra po prostu. I pewnie przez to też tak było, że nie było po prostu ludzi tam w tym amfiteatrze. Jak się ludzie nazbierali, chyba było około 1000 osób, to właśnie się fajnie wszystko ułożyło i było właśnie fajnie wszystko słychać. Już nie sprzęgały te mikrofony, także fajnie. I właśnie próbę mieliśmy od około 11 do około 16. Potem pojechaliśmy na obiad do Maka i o 19 się zaczął koncert. I koncert trwał, słuchajcie, do 23:30, także byłam strasznie zmęczona, wróciłam do domu po 2:00. I dzisiaj jak wstałam, to mnie tak strasznie głowa bolała, chyba właśnie z tego zmęczenia, i było mi niedobrze, tak mnie głowa, słuchajcie, bolała, że to jakaś masakra. I właśnie mam parę filmików, słuchajcie, z koncertu, to wam powstawiam tutaj. I było naprawdę super, był koncert, bardzo się cieszę, tam, że występowałam, że śpiewałam w chórze. Był przepiękny, była właśnie muzyka filmowa, bo graliśmy z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej. I pewnie będą jakieś filmiki na YouTube, to wam wtedy to też podlinkuję, bo było to wszystko nagrywane. I byli soliści ze studia Acanthus, był też Michał Gasz, on śpiewa właśnie, jeżeli ktoś nie wie, dla Rubika. I prześwietnie to było, prześwietna atmosfera, przepięknie śpiewali soliści, orkiestra super grała, bardzo fajnie i żeśmy się wybawili też, bo był taki repertuar potem, że graliśmy Proudmary, Tim Turner, Rasputina, Bonnie M, właśnie takie hity, hiciory, takie przeboje leciały, także fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. I właśnie się cieszę, że tam pojechałam. A dzisiaj, słuchajcie, mamy 17:14, teraz obrabiam tego vloga z 16, dodam go właśnie dzisiaj, a jutro właśnie dodam, jak wam powiedziałam, tego vloga. I co wam chciałam jeszcze powiedzieć, to będę dzisiaj sobie nagrywać dalszą część tego coveru Tori Kelly i mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj zrobić, żeby już to fajnie poskładać i wstawić na ten mój drugi kanał. Także teraz to robię, jeszcze sobie w międzyczasie oglądam vlogi z Olei, bo czekam, aż mi się to zrenderuje, żeby to wstawić. I tyle na razie i słuchajcie, będę sobie teraz dalej właśnie jeszcze jednego vloga oglądać z Olei. Thank you.
Kogo łapy psa? To jest... No ja wiem. Widzę. Poniszczone wszystko. Dajcie spokój. Czekaj, bo tam trzeba futbol. A gdzie jest Dynia? Tam! To jest Dynia, nie? To z tymi kwiatkami. A gdzież to jest? Może nie wypadło. Połamane wszystko. Boże. Słuchajcie, kolejny wieczór. Tak się zastanawiam. Za każdym razem, jak włączam kamerę, mówię słuchajcie, muszę to zmienić. Kolejny wieczór, co miałam mówić? Kolejny wieczór i kolejny właśnie ten sam, to samo ustawienie. Ale przyjmę, że będzie ostatni raz. Ale zawsze tu siedzę i sobie przypominam, że przecież muszę nagrać zakończenie tego vloga. Także. Co teraz będę robić? Słuchajcie, a może wam powiem, co robiłam. Tak jak wam powiedziałam, to nagrywałam te rzeczy, ten wokal. Słuchajcie, nic mi się nie podoba. Nic nie nagrałam bardzo z tego. Wszystko skasowałam, tylko nagrałam podkład. Nic, kompletnie nic mi się nie podoba. Tak mi się strasznie mój głos nie podoba. Taki o. Masakra, jutro to nagram, może będzie jakoś lepiej. Po prostu mi się nigdy nic nie podoba, dlatego też nie nagrywam. I tyle. Spróbuję to właśnie jutro nagrać i jutro mam właśnie plany, żeby pojechać w końcu obciąć te włosy. Te włosiska i żeby słuchajcie, co chciałabym powiedzieć. I żeby sobie pójść na jakieś zakupki może. W ogóle chciałam dzisiaj zamówić buty, bo mi rodzice kupują buty na urodziny z Adidasa. Słuchajcie, bo przyszły na... Nie mów, słuchajcie. Były przeceny na Zalando i byłam taka uchachana, bo były Adidasy model Los Angeles i kolor to był shiny pink czy coś takiego, takie przepiękne różowe Adidasy. Może jak to nazwę zdjęcie, to wam właśnie wkleję gdzieś tutaj na filmie. I oczywiście co były za 150 zł, słuchajcie. No i ja taka ukochana, wcześniej mi się wydawało, że sprawdzałam i był rozmiar, a ja się patrzę potem, po paru godzinach wchodzę na to, nie ma rozmiaru, nie ma żadnego rozmiaru, jest tylko rozmiar 42 i 42,5, no to ja przepraszam bardzo, to chyba jest męski rozmiar. Ja nie mogę, także zamówiłam sobie te, znaczy jeszcze nie zamówiłam, bo dałam sobie do koszyka, ale nie zapłaciłam. Zamówiłam sobie właśnie te, ale w kolorze, słuchajcie, czarnym i na innej stronie, bo były za 170 czy tam 69, z przesyłką wyjdzie 180 czy coś takiego i szkoda, że właśnie muszę za przesyłkę na tej stronie płacić, no ale trudno, chciałabym, chcę bardzo te buty, no i tyle. I tak samo chciałam, słuchajcie, ryboki klasyki, zamiast tych na Zalando, ale oczywiście co? Też tak popatrzyłam, że nie wiem co ja widziałam tam na tej stronie, że jakoś były te buty, ale oczywiście nie ma rozmiarów, wszystko jest wyprzedane. Także tyle. Słuchajcie, i znowu powiedziałam, słuchajcie, no szlak by trafił. Masakra. Co wam chciałam powiedzieć, to będę teraz chyba oglądać sobie Harry'ego Pottera i tyle, jeżeli chodzi o ten vlog. Zapraszam was do grubaśnego kucika, jak zwykle subskrypcji na dole, jeżeli jesteście nowy, ten filmik się podobał i kończy mi się czas, dlatego kończę już. Życzę wam miłego dnia, jak zwykle lub wieczorku, jeżeli oglądacie ten filmik i kiedy oglądacie ten filmik i do zobaczenia, słuchajcie, w kolejnym. Pa, pa!